Szkółkowieściach będziemy mówić o uczciwości. Zacznijmy od pewnej prawdziwej historii. Cześć Samuelu, cześć dzieciaki. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć pewną historię, którą przeczytałam ostatnio w gazecie. Był 2012 rok i trwały akurat jedne z najważniejszych wyścigów biegowych. Kandydatem do zwycięstwa przez cały wyścig był pewien Kenijczyk. Kiedy wydawało mu się, że już odniósł zwycięstwo, zaczął zwalniać. Wszyscy ludzie zaczęli machać mu, ale nie wiedział, o co chodzi. Myślał, że machają mu dlatego, że cieszą się z jego zwycięstwa. Tymczasem okazało się, że źle odczytał oznakowanie na wyścigu i do mety pozostało mu jeszcze parę kroków, dokładnie 10 metrów. Ludzie machali, machali, żeby biegł dalej. A on nie znał niestety hiszpańskiego, a na trybunach byli prawie sami Hiszpanie. Kenijczyk Abel Mutai wciąż cieszył się z tego, że już zwyciężył, a tymczasem biegacz, który wciąż biegł na drugim miejscu, zbliżał się do rzekomego zwycięzcy coraz bliżej. Teraz miał realne szanse na to, żeby osiągnąć zwycięstwo, chociaż cały czas do tej pory był drugi. On nie chciał jednak zwyciężyć nieuczciwie i kiedy dobiegł do Kenijczyka, pchnął go tak, aby on jako pierwszy przekroczył metę. Kiedy wyścig się już skończył, dziennikarz zapytał Iwana, a więc biegacza z Hiszpanii, dlaczego to zrobiłeś? Na co Iwan odpowiedział, moim marzeniem jest społeczeństwo, w którym wszyscy będziemy tak postępowali. Dlaczego jednak pozwoliłeś wygrać Kenijczykowi? Pytał wciąż dziennikarz. Nie pozwoliłem mu wygrać. On i tak wygrywał, odpowiedział zgodnie z prawdą Iwan. Ale przecież to ty mogłeś wygrać. Dziennikarz nie ustępował w swoich pytaniach. Iwan spojrzał na niego i odpowiedział pytaniem na pytanie. Ale jaka byłaby podstawa mojego zwycięstwa? Jaki byłby honor w tym medalu? Co moja mama by o tym pomyślała? Wartości, jakie przekazujemy jako ludzie, są często wartościami, jakie będą niosły w świat kolejne pokolenia. Co jest dla nas najważniejsze? Zwycięstwo? Odznaczenia? Medale? Puchary? Słowa? Sława? Pieniądze? Czy może jednak uczciwość i zgodność z zasadami fair play? Warto zastanowić się nad postępowaniem Abla i Iwana. Abel wygrał ten wyścig, bo uczciwie na niego zapracował. Iwan został zwycięzcą, ponieważ był uczciwy i zagrał w tym wyścigu fair play. A jak my postępujemy w naszym życiu? Mam dziś w studiu pewnego gościa. Igor, ty też jesteś dosyć dobrym sportowcem. Czy zauważyłeś, żeby na boisku działy się jakieś nieuczciwości? Tak, ostatnio mój kolega sfaulował przeciwnika, bo bardzo zależało mu na wygranej. Igor, czy spotykasz się z nieuczciwością w sporcie czy w szkole? To wszystko zależy od człowieka. Jak ktoś oszukuje w szkole, to oszukuje i na boisku. A jak ktoś jest uczciwym człowiekiem, to nie oszukuje nigdzie. Igor, jak byś zachęcił widzów szkółkowieści do tego, żeby byli uczciwi? Pamiętajcie, nawet jeśli uda wam się oszukać kogoś na ziemi, Pan Bóg to wszystko widzi. Igor, dziękuję ci za rozmowę. A my sprawdźmy, co o uczciwości mówi Biblia.
Co Biblia mówi na temat uczciwości? A może wy znacie jakichś biblijnych bohaterów, którzy charakteryzowali się uczciwością albo nieuczciwością? Pomyślcie chwilę. A ja opowiem wam kilka historii. Już na samym początku Biblii mamy historię Adama i Ewy. Oni nie byli uczciwi wobec Pana Boga. Otrzymali do dyspozycji cały piękny ogród. Mogli korzystać ze wszystkiego, co w nim rosło, z wyjątkiem jednego drzewa, na którym był zakazany owoc. Ale niestety okazali się nieuczciwi wobec Pana Boga. Najpierw zjedli owoc z zakazanego drzewa, a potem ukryli się przed Stwórcą. Myśleli, że Pan Bóg nie zorientuje się, że go oszukali. Ale jego nie da się oszukać. W innym miejscu Starego Testamentu mamy dwóch braci, bliźniaków, Jakuba i Ezawa. Jakub też nie należał do uczciwych bohaterów Biblii. Był młodszy od swojego brata, a więc pierworództwo i cały majątek ojca należał się Ezawowi. Jakub o tym wiedział, a jednak on chciał odziedziczyć po ojcu cały majątek i przede wszystkim jego błogosławieństwo. Dlatego oszukał swojego ojca, ubierając skóry i upodobniając się do swojego brata. A ponieważ ojciec miał już bardzo słaby wzrok i był stary, nie zorientował się, że młodszy brat jest kłamczuchem i dał mu błogosławieństwo, które należało się pierworodnemu synowi. Ale stare polskie przysłowie mówi, że oliwa zawsze sprawiedliwa. I wiecie co? To przysłowie sprawdzało się już w Biblii. Kiedy Jakub musiał uciekać przed swoim bratem Ezawem, schronił się u swojego wuja, brata swojej matki. Tam umówił się z nim, że kiedy będzie pracował dla niego przez 7 lat, Laban, jego wuj, da mu za żonę córkę, która mu się spodobała. Tym razem to Laban nie był uczciwy i oszukał Jakuba. Dał mu córkę za żonę, ale nie tą, na którą czekał Jakub. I Jakub musiał pracować jeszcze wiele, wiele lat, aby otrzymać za żonę tę córkę, którą chciał od początku poślubić. W Nowym Testamencie też mamy przykład nieuczciwych bohaterów. Ananiasz i Safira należeli do pierwszego zboru chrześcijańskiego. Postanowili sprzedać cały swój majątek, aby podzielić się pieniędzmi z całym zborem. Mogli zachować część swojego majątku albo część pieniędzy pozyskanych z niego, ale postanowili oszukać uczniów, którzy wtedy kierowali całym zborem. Powiedzieli im, że oddają na rzecz zboru wszystkie pieniądze, które otrzymali za swoje pole. To nie była prawda, bo część pieniędzy schowali dla siebie i nie przyznali się do tego. Oj, nieładnie tak kłamać. Wam też czasem się zdarza być nieuczciwym, oszukiwać nauczycieli w szkole, na przykład odpisując zadanie domowe albo przepisując od kogoś na klasówce? Może czasem zdarza wam się być nieuczciwym wobec waszych rodziców, powiedzieć im jakieś kłamstwo albo zataić prawdę? Nieładnie być kłamczuszkiem. Lepiej brać przykład z innych bohaterów biblijnych, którzy charakteryzowali się uczciwością. W Starym Testamencie mamy przykład Daniela. On był bardzo uczciwy wobec Pana Boga, nawet kiedy wyszło takie prawo w kraju, w którym akurat żył, że nie wolno było kłaniać się nikomu innemu, jak tylko królowi. On
nadal chciał być uczciwy wobec Pana Boga. Powiedział, że nie może się kłaniać nikomu innemu, jak tylko swojemu Bogu. Wcześniej w Starym Testamencie znajdujemy też innego bohatera, Józefa. Józef też był bardzo uczciwy. Kiedy żona Potyfara, jego szefa, chciała nakłonić go do oszustwa i próbowała zrobić wszystko, żeby Józef zakochał się w żonie swojego szefa, on okazał się bardzo uczciwy i lojalny wobec Potyfara. Był też uczciwy wobec swoich braci, którzy wcześniej bardzo go skrzywdzili. Wrzucili go do studni, a potem sprzedali go do Egiptu. Kiedy nastał głód, okazało się, że Józef jest bardzo ważnym człowiekiem, który rozdziela żywność. Kiedy jego bracia przyjechali po żywność, mógł się zemścić na nich za to, że byli wobec niego tacy niedobrzy. Ale on jednak wybrał uczciwość. Postanowił, że nie będzie mścił się na swoich braciach, ale po prostu im wybaczy. Uczciwość to bardzo dobra cecha. W przypowieściach Salomona w 11 rozdziale, w 2 wierszu, czytamy o uczciwości, że prowadzi prawych, natomiast przewrotność, czyli oszukiwanie, zniszczy niewiernych. Warto więc być uczciwym, a jeśli nawet zdarza Wam się czasem jakieś kłamstwo, pamiętajcie, żeby zawsze przeprosić za nie Pana Boga i osobę, którą oszukaliście. Bądźmy uczciwi, bo uczciwość podoba się Panu Bogu. Dzisiaj już dużo dowiedzieliśmy się o uczciwości. Teraz możemy przenieść się do warsztatu Cieśli Józefa. Mówiliśmy sobie dzisiaj dużo o uczciwości. Uczciwość to jest kolejny owoc z drzewa, które tworzy cały nasz cykl szkółkowieści. Kolejny dobry owoc, który my, jako dobre drzewa, powinniśmy wydawać. Tak sobie pomyślałam, że mamy w tym roku piękną jesień, która sprzyja spacerom i że bardzo chętnie wyjdziecie gdzieś na spacer, na przykład w poszukiwaniu pierwszych opadniętych liści. Niebawem zaczną się robić już kolorowe i cały świat przybierze barwy żółci i czerwieni. Teraz jeszcze mamy zielone liście, ale już coraz więcej leży ich na ziemi. Warto więc wybrać się na spacer, żeby takie liście pozbierać. Najlepsze będą liście klonu. One wyglądają tak. Są duże i bardzo łatwo z nich zrobić to, co chciałabym Wam dzisiaj zaproponować. Bierzcie więc koszyczki, idźcie z rodzicami na spacer i zbierajcie liście. Mnie udało się już znaleźć kilka lipowych liści, które szybciej robią się żółte i one świetnie nadadzą się na środek naszej różyczki. Będziemy chcieli taką różyczkę dzisiaj zrobić. Popatrzcie. Potrzebujemy do tego patyczki do szaszłyków, nożyczki, nitkę, no i oczywiście dużo, dużo liści. Zaczynamy od mniejszych listeczków. Składamy je, nie muszą być równo na pół, tak żeby po prostu łodyżka od liścia poszła w dół. I zwijamy w rulonik. Potem bierzemy następnego liścia i znów zwijamy w rulonik. Możemy wziąć jeszcze jeden, taki mniejszy, znów zwinąć w rulonik. O, i kiedy już mam środek mojej różyczki, teraz zacznę owijać już
zielonymi liśćmi, bo żółtych nie mam jeszcze aż tak dużo. Składamy znowu liścia klonowego, też tak, żeby łodyga poszła w dół. I teraz owijamy liściem klonowym dookoła. Te zielone liście nie ściskamy już tak mocno, tylko zostawiamy troszeczkę luzu, żeby nasza różyczka faktycznie wyglądała tak, jakby się powoli miała już rozkwitać, a nie żeby nam wyszedł rulon. I dokładamy kolejny listek i znów owijamy sobie dookoła. Nie umiem Wam powiedzieć, czy powinniście to zrobić z 4, 5 czy 10 liści, bo to zależy od tego, jak duże różyczki chcecie mieć w Waszym bukiecie. Ja po prostu robię to na oko i kiedy już mam odpowiednią wielkość, o którą mi chodzi, to wtedy kończę dokładanie kolejnych listeczków. Spójrzcie z bliska na moją różę, już jest coraz większa i powoli tutaj powstają takie przestrzenie, jak ona by się rozkładała. Ale chciałabym, żeby była jeszcze troszkę większa, więc dołożę jeszcze kilka liści. Ostatni liść, którego dołożę do mojej różyczki, powinien być największy, tak żeby dokładnie opatulił całą różyczkę dookoła. Zaczynam tak, żeby tam, gdzie się kończą poprzednie liście, żeby wyszedł nam środek. O, i obkładam. O, tu można zrobić jeszcze takie zakładki. O, popatrzcie, żeby te zewnętrzne płatki już były takie mocno rozłożyste. Tutaj sobie tą różyczkę, o, trochę układamy. I teraz trzymam ją tu w tym miejscu. Biorę nitkę, odwijam już kawałek nitki, żeby została nam zwisająca. O, i owijam różyczkę całą kilkakrotnie nicią, bardzo ciasno, ale na tyle delikatnie, żeby nie rozciąć liści. I kiedy już mam kilka warstw nitki, wtedy szukam tego początku, szukam końca, odcinam nitkę od szpulki i po prostu zawiązuję tutaj na supełek. Moja różyczka jest już gotowa, ale ma taką szeroką łodygę i to nie wygląda zbyt ładnie, więc teraz biorę nożyczki. Odcinam wszystkie łodyżki od liści. Odcinam też zwisające nici. Biorę patyczek szaszłykowy i wbijam go w środeczek mojej róży. W taki sposób kolejna róża do mojego bukietu powstała. Jeśli zrobimy takich różyczek więcej, to możemy je potem włożyć do wazonu, przywiązać tutaj jakąś piękną kokardkę albo włożyć je do gąbki florystycznej w doniczce i wtedy powstanie nam piękna doniczka. Zobaczcie, ja mam właśnie taką doniczkę, w której już zrobiłam bukiet i zobaczcie, jaka to jest piękna jesienna dekoracja. Życzę Wam kreatywnego działania i pięknych jesiennych bukietów. To już koniec na dziś. Zapraszam Was do następnego odcinka Szpukowieści za miesiąc. Wstawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia za miesiąc. Cześć!